Jesteśmy, jesteśmy. Proszę bardzo, tak, tak, ostatnia porcja, tak, ostatnia porcja, tak, jedziemy, jedziemy z tymi grzybkami. Ale mi ślina cieknie. Ale mi ślina cieknie. Na masełku i na śmietanie. Ale mi ślina cieknie. Sam zbierałeś, tak? No, nie miał kto mi pomóc. Co? Co nie pójdzie, co nie pójdzie? Dobra. Resztę chlebem, można wytegować. To by była bezpieczna. Ale pycha, normalnie. Czekaj, daj mi to wytegować chlebkiem. Ja sobie chlebkiem. Nie wiem, czy jest mało, nie jest mało słone, ale... To jak jest sól jest... A widać, widać coś przez okno? O, Milka siedzi tam. Ej, co? Żeby co? Naprawdę to mam. A jak mam ją dodać, mam? Tak. O, dziadek, mam następne. Półprawdy to małe kłamstwo. Widzisz? Dobre. Kurde, jak mam ją znaleźć? O, jest. O, trzymaj. Po trochu o, macie mama, tylko. Spójrz, moja porcja. Tu, tak, to jest później bigot. Mam widelec. Ja mam wino malinowe, żebyście wiedzieli, że tu jest wino malinowe mojego taty, własnej roboty. No i co? Ja piję wino. Nie, nie lubię. Czemu nie? Trzeba jeść tym, co jest. Dziękuję. Usiądź już sobie przy nas. O, nie widać ten. Ja będę palcami jeść? Że tu jedzie. Nie. Przyszła czy nie? Jedzie tak, jak są, może je... Poczekaj, Misiaku, gdzie on będzie chciał usiąść? Na dobrze, tata tu se usiądzie na Milce, na głowie mu u jej usiądzie. No wie, ona jest wypękła, tylko żeby cię nie ugryzła. Bo ona... A mnie już ugryzła, spoko. Jak na początku przyszła... Ale ja dlatego, że ja ją po tyłku zaczęłam tak, jak głaskałam i ją po tym. No nie, nie. Co, ona cię ugryzła na początek? Tak, ja wiesz, ona bo przyszła, to najpierw... Co tak mało grzybów nazbierałeś? To znaczy, wiesz, grzybów to ja nazbierałem sporo, tylko że... I tak mało nam zrobiłeś? Powinno być 10 razy więcej. To przecież można iść nazbierać. No, Zuzia. Poszedłem o 6. O ja. To i później mnie ten dognał. Pycha, nie? Dognał? Kto ci dognał? A tu z dołu przychodzi i mi wybiera kurwa. No, jak grzyby. Możesz? Jak jesteś na wizji, to weź i nie wybieraj ojcu grzyby, bo ja ci pieprzę. Dzisiaj grzyby były dla nas. Dobrze. Dobre. Dobre, nie? Jak się smakuje? O. Paweł się zawsze zajadał tym. Tymi prawdziwkami. Nie wiem, czy nie będzie mało tego. No i mogliśmy wziąć te kurki. Myśmy mieli do tego. Daleko nie masz. Będzie mu mało na ten cały. No. Pycha. Pycha, grzyby, po prostu pycha. No to tak. Ja wczoraj przesadziłem sobie. Idę szybko tylko pokazać im na zewnątrz, bo tutaj nie widać przez okno. Na żywo leci! O! Tu jesteśmy. Mili państwo. Pani, pan. Dobra, a teraz lecę z powrotem, bo oni zjadają już moje grzyby i moje wino wypijają, więc lepiej nie, ja już lecę. Ale się kurwa łamał. Masz kokotą? A jest gdzieś. O, jest wino, czekajcie, jest akcja wino. Poczekaj, bo się nie poradzi. Nie. Te grzybki zaraz zjem. Nie wiem, po co on w ogóle je tam wkładał, jak ja je zaraz zjem. Wszystkie. Ale mi ślina cieknie, idę, wracam. Krzysiu, ty już zjadłeś? Nie. Ej! To? Weź. Niam. Tu Zuzia miała jagody. Nie, to są moje. Co? Nie wiem, jak je pokazać. O, tam są jagody. Mniam pychota. Tu nasze grzybki. Milka!
Milka, gdzie poszłaś? Milusia! Nie ugryzła. A co, długo skałeś ją? Milusia, gdzie ty byłaś? Milunia. A gdzie ją dotknęłaś? Na brzuchu. Ale ona lubi tak podgryzać, koty w ogóle tak lubią, no. Tak, tylko na kobie. Czekaj. Jest radio na korbkę. Ale czekaj, nie. Ale pyszne, nie? A ty już nie chcesz więcej, prawda? Nie, już nie chcesz więcej? Nie, ja zjem, ale nie. Nie chcesz już więcej. To ty nie chcesz więcej. Milusia! Co ty tam leżysz tak fajnie? Milka. Milusia. Tylko mnie nie gryź, bo już mnie dzisiaj raz ugryzłaś. O, mruczka mała. Uważaj. No trudno, no ugryzie mnie, do mnie ugryzie. Ale ona nie gryzie tak, żeby przegryzać, tylko ona gryzie tak, wiesz, tak złapie. No. A, już chciała. A, już chciałaś. Już chciałaś ugryźć ty. A nie stygują cię za muzykę? Nie. Oby nie! No to idę na te grzybki. Wineczko, piechotka. Właśnie otwierają następne grzybki. Miodzio. Ole mnie upierdzieliło. O, matko. O ja. Pokaż. O, oh, ja. Yeah. Dobra. Nie mamy za dużo baterii. Pozdrawiamy wszystkich. Mogę wziąć chuteczkę. Nie wiem, czy dziadek ma. Nie ma na USB. Wzięliśmy ten panel na słońce, ale nie ma słońca. Danielku, pomachaj. O, babcia jest. To właśnie tracisz to. Cicho, Krzysiek nie widzi, Krzysiek nie widzi. Jeszcze on się zatyka. No będzie się zatykał, tylko że... A Milka spieprzyła znowu? Otworzyliście mi to wino. Które? To właśnie to, to właśnie to. To jest jagodowe. To jest inne? To jest inne. To jest dobrze. To dobre, dobre. To dla mnie cała szklanka. Także tu zaraz ja już ten, tam to jest. To już jest moje, tam jest moje, to jest moje, to jest moje, to jest moje, to jest moje. Zuśka mówiła, wszystko że... jest moje! Nie masz nic do gadania. Że tam w Anglii żeście nazbierali tych maślaków i... Wszystkiego nazbieraliśmy i to jest moje, to jest moje, to jest moje. To nieważne czyje, co je, to jest moje, moje, to jest wszystko moje. Ej, to moje jest, to co ci chodzi? No. Jakie twoje? To moje. Bo na tą igłę wkłada nasze grzyby. Właśnie te. Idę wylizać miskę. Ja idę wylizać miskę. Milka pogryzła już wszystkich. Milka pogryzła wszystkich. Ja już wychodziłam na dwór, żeby pokazać jak wygląda przez... bo tutaj nie widać, stąd tylko na dworzu widać. Tu się tylko światło odbija, więc gór nie widać. Już nie palę. Nie palisz? Nie pal. Nie pal, tylko się bierz normalnie za akordeon. Ja nie wiem, co ty robisz. Dawaj akordeon. Słuchaj, najpierw to ja wezmę sobie piwo, bo ja już dawno nie piłem piwa. Dawno nie piłeś piwa? Tak, bo to, nie ma ale iść. To ja ci otworzę piwo, a ty weź akordeon. Dobrze. Ale zobacz, aż do Zabyszczanów przywożą chleb. Widziałeś to? No. Do Zabyszczanów mówią do nas tak, a co wy tutaj robicie, ludzie? A my mówimy tak, nie, to my się was pytamy, co wy tym busem tu robicie?
Mówię, bo pani zamawia chleb. Ja mówię, ja pierdzielę, ten chleb się opłaca tak busa, mówię, marnować na ten jeden chleb. Nie, bo nasz przybierze. A to już jest coś, nie? No, to ja jest chleb. Mówi, że tutaj to jeszcze jest nic. Mówi, w gorsze miejsca jeżdżą. Ja. Milka wróciła? Nie. Milka, gdzie ty jesteś? Milusia! Mama jest. Ale ten akordeon to jest, wiesz... To nie ten akordeon. Nie, a, tam. To jest ten, co Rod załatwiał. A, to teraz, to znaczy Rod, nie Rod załatwiał, tylko... Na barę był kupiony. Rod tylko trzymał u siebie. To nie ten, tamten jest w Aleksandrowie. Ten, co dostał... No tak, bo tamten był czerwony. Nie, tamten też był czarny, ale tego to ja sobie kupiłem. A, taki baj. No to dajemy. Wylizałeś? To była moja łyżka zawsze. Góralu, czy ci nie żal? Jagodowego. A to ty masz jagodowe, to ja idę wlewać i co śpiewamy teraz? Nie wiem. Hej, z góry, jedziemy. Yeah. Jedziemy, hej, z góry. Poczekaj tylko na mnie, bo ja muszę mieć wino. Wino? To musi być. Dobra. Mam wino, możemy śpiewać, jedziemy. O Jezu, jakie dobre. Thank you.
mogło wysiąść za chwilę. Patrzamy, teraz... że się wydyma, nie? Dobra, dobra, to na zdrowie za wszystkich! Co się stało, że to nie tak? Co? Czemu tak się stało? Taki... To było mocne. Wiem, że wiesz, posklejałem trochę. A wiesz, ty byś mi się nad morzem tam przydała. Tak? A ja bym tam śpiewała. To jedziemy, zarabiamy kasę. O, babcia już pije z nami. Babcia już pije z nami, mówi, że ona to już... on to jest super akordeon, tylko trzeba go dać do nastrojenia, to kosztuje 1500 zł. Ale potrzebujesz te żeberka, ty wstawić coś sztywnego, bo one się... Wiem. To teraz mamy wino jagodowe. Aha, teraz Zuzia! Dawaj Zuzia, dawaj! Dawaj razem, chodź! Daniel, ty teraz nas. Słaby, ale na tym swoim, jak tam zaczynam żnąć, to kurnia... To lecą iskry aż. Aż iskry lecą, aż nogi chodzą same, tam jak nieraz idę do nich do grania, to... To później siedzę, klaskają, ostatnio jak byłem, to... To my pozdrawiamy. A ja, czekaj, ja idę jeszcze tak fajnie zakończyć na górze, na tym. Czekaj. Przez ten, przez okno. Zaraz go powieszę, poczekaj. Zuzia już zjada co? Jagody. Zuzia już je jagody. Idziemy na górę? Idziemy na górę. Idziemy, bo chcę zakończyć tak fajnie na tym. Pokazać. Dawaj, dajesz dupkę. Widzę twoją dupkę. Ruszaj dupką. O! Madzia, będziemy dzisiaj spać na twoim łóżku. O Jezu, jak tu gorąco. Tu trzeba będzie najpierw trochę... przewietrzyć. Jak ciepło. Ludzie, gotuje się. Otwieraj. O matko. Przecież to tak bym. O, Madzia akurat do mnie pisze. Zamiast być tu ze mną na żywo, to ona pisze do mnie. Kiedy będziecie? Niebawem. Niebawem. Wszyscy tylko się pytają, kiedy będziemy. Ale ciepło. Naprawdę gorąco. Gorąco, ale słońca nie ma. No nie ma słońca, ale jest ciepło. Duszno jest. To my, kochani, idziemy. Ale możesz uwierzyć, jak tam drogę stegowała? Widziałam. To niemożliwe. To my, kochani, jemy dalej jagody, grzyby. Ja idę zaraz dalej po grzyby. Idę dalej pić wino malinowe. Nie, już malinowe się skończyło. Teraz jagodowe pijemy. Idziemy dalej śpiewać piosenki.
Co? Co? Pokaż buzię, pokaż buzię, pokaż, pokaż ten, pokaż zęby. Nie wiem skąd oni te biorą. Oni te jagody z sklepu biorą, ale... Czekaj, to jakiegoś włoska masz tu. Te są najlepsze jagody, wiem. Co kiedykolwiek jadą. Tak, dokładnie. To... Sklepowe jagody to są, wiecie, gdzie można sobie je... No, właśnie. Jak ktoś chce poczuć smak prawdziwych jagód, to musi przyjechać w góry. Dziadek powiedział, że on zbierał... Przestań mi jeść te jagody! Myślę tylko jedne! No zjadłeś mi już połowę, no przestań. To musi być straszne, chcesz o tym porozmawiać? Nie. Miam, miam, miam. Przestań. Nie. Dziękuję. Po prostu pycha. No to ja już się wyśpiewałam. Kto słyszał i był... Znaczy, kto był, to słyszał, jak śpiewałam. Jak się grało. Kto nie był, to zapraszam obejrzeć jeszcze raz transmisję na żywo. I zobaczyć, jak się wygłupiałam. Jak śpiewałam. Daj mi jeszcze trochę. Daj mi. Czekaj. Ale masz jędzor. Po prostu pecha. O Jezus, jaki ma język. Ej, przywieźcie mi jagód. Madzia. Zapraszamy. Kiedy będziesz u nas? Madzia, kiedy będziesz u nas? Proszę bardzo. Ale Madzia, jakie tu leciały piosenki, już było skakanie i ja już wypiłam ci całe wino malinowe i zostało tylko jagodowe i idę pić dalej i powiem ci, że będzie fajnie i... I było hej z góry i ja śpiewałam i tańczyłam i wszystko robiłam, także wiesz. Także fajnie jest, a nie mogę za długo nadawać, bo niestety nie mamy ładowarek. No także musi nam jeszcze starczyć trochę. A później może jakieś ognisko zrobimy. Na zewnątrz zobaczymy. Także kto nie widział, to zapraszam obejrzeć transmisję na żywo jeszcze raz. Były prawdziwki, było granie na akordeonie, było śpiewanie, było tańczenie. No. Można trochę pobyć z nami. I zapraszamy wszystkich, tak. Kto jest w pobliżu, to zapraszamy do nas na ognisko. Papa Madziu, wiesz gdzie nas znaleźć, wiesz gdzie nas szukać, wiesz gdzie jesteśmy. Także żeby nie było. Dobra, mam 45%, wyłączam się z wami, kochani. Pozdrawiam was serdecznie i do usłyszenia.